pomysł na założenie firmy? Taki pomysł powstał dlatego, że chodziło o to, żeby oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego mieć jeszcze drugie źródło dochodu i przy okazji zatrudnić osoby, które jakby borykają się z brakiem pracy, ponieważ wtedy w latach 90. powstała sytuacja, gdzie sporo ludzi szukało pracy. Jak ocenia Pan rozwój firmy, porównując jej początek i stan obecny? Znaczy początek, jak to zawsze początki są, nie są łatwe, także no w tym pierwszym okresie, kiedy firma oczywiście zajmowała się przez 3 lata tym transportem, no ten początek wyglądał w ten sposób, że zatrudnialiśmy 3-4 osoby właśnie w tym pierwszym okresie, 3-4 osoby, to byli kierowcy, natomiast w chwili obecnej firma się rozrosła do poziomu zatrudnienia prawie 30 pracowników. I w tej chwili odeszliśmy jakby od świadczenia tych usług transportowych, natomiast zajmujemy się głównie handlem, działalnością handlową, oferując do sprzedaży podmiotom tutaj na terenie nie tylko Kiszkowa, ale również, bo mamy jeszcze 2 oddziały, materiały budowlane, nawozy, pasze, środki ochrony roślin, czyli staramy się zaopatrywać tutaj też tak zwany rynek lokalny, środki do rynek lokalny, jeśli chodzi o rolnictwo, środki do produkcji rolnej. Jakie przeszkody musiał Pan pokonać, aby dojść do obecnego stanu przedsiębiorstwa? No w zasadzie były to jakieś bariery typu organizacyjno-prawnego, bo należało się zapoznać się z jakby przepisami prawnymi, które jakby obowiązują, które jakby dotyczą właśnie funkcjonowania przedsiębiorstwa, funkcjonowania firmy. Natomiast no, przede wszystkim to była potrzebna własna inicjatywa, no, środki finansowe, których wiadomo, że zawsze po prostu im brakuje. I tutaj jakby no, trzeba było poszukiwać jakby pomysłu na to, żeby właśnie pokonać te trudności, które ewentualnie występowały. Czy praca, którą Pan wykonuje, jest w pełni satysfakcjonująca? No wydaje mi się, że tak, bo ja należę do osób, które jakby nie lubią jakiegoś takiego uporządkowania i ograniczenia się do jednego typu działalności, ponieważ prowadzimy tutaj teraz, może o tym powiem, prowadzimy wspólnie z rodziną, czyli z żoną i z synami, prowadzimy grupę producencką, w której wchodzą właśnie nasze 4 gospodarstwa. Mamy około 900 hektarów gruntów, które uprawiamy. Czyli to jest jakby jeden filar naszej takiej wspólnej działalności, a drugim filarem jest właśnie ta już wspomniana działalność handlowa, czyli, no, czyli to, od czego żeśmy tutaj jakby zaczynali. No i ten handel cały czas chciałbym, oczywiście mam na chwilę obecną, ale chciałbym że cały czas się rozwijać, czyli zdobywać nowe rzesze klientów, poszerzać asortyment, czyli poszukiwać jakichś nowych pomysłów, nowych rozwiązań, które pozwoliłyby mi na to, żeby firma lepiej funkcjonowała i co z korzyścią właśnie dla mnie, ale również dla tutaj otoczenia, dla mieszkańców i dla tutaj naszej społeczności. Od ilu lat funkcjonuje Pana interes i jakie były jego początki? Działalność zacząłem w latach w połowie lat 90. W 96 roku dokładnie. Także w przyszłym roku będziemy mieli jubileusz 20-lecia powstania firmy. A plany na przyszłość związane z firmą? No, moje plany wyglądają dosyć ambitnie, bo chcę pozyskać fundusze unijne w tym nowym rozdaniu, w tym rozdaniu 2000,
14-2020 ze środków na PROW chce zbudować elewator zbożowy i będę wtedy mógł skupować, nie tylko tutaj sprzedawać środki do produkcji dla rolnictwa, ale również być podmiotem skupowym zbóż, a zwłaszcza kukurydzy od tutaj miejscowych okolicznych rolników. Chcemy zbudować magazyn czy ten elewator na około 10 tysięcy ton i wtedy byśmy tutaj byli istotnym graczem na rynku lokalnym, na rynku handlu i skupu zbożami. A jaki jest Pana przepis na sukces? Przepis na sukces to jest pomysł, środki na realizację, no i wytrwałość i cierpliwość. No i oczywiście odrobina szczęścia, bo bez szczęścia, jeżeli się któryś z tych czynników ewentualnie tutaj nam zawiedzie, no to wtedy może się cała nasza tutaj konstrukcja rozsypać. Także no, pomysł, środki finansowe i szczęście. Także to wtedy, oczywiście pracowitość, bo bez tego po prostu nie da się. Jesteś dla mnie czystą krwią.